Tak, oczywiście. Później również we współpracy z Krystyną Zachwatowicz wystawiłem Iwonę w Teatrze Burgundzkim, Teatr de Bourgogne i na festiwalu, Międzynarodowym Festiwalu w Wenecji. I trzeba powiedzieć, że to przedstawienie, mieliśmy mało pieniędzy, żeby je zrealizować, dlatego sami kupowaliśmy dekoracje, chodziliśmy na różne wyprzedaże, na różne licytacje w miasteczkach w Burgundii właśnie i kupowaliśmy przede wszystkim szafy. Trzeba powiedzieć, że szafy burgundzkie są olbrzymie, mierzą 2,5 metra wysokości. W zasadzie ma się wrażenie, że są takim przedmiotem scenicznym i do niczego innego nie mogą służyć. Myśmy te szafy właśnie wykorzystywali jako wejścia na scenę, można się było po nich wspinać, więc chodziliśmy do prowadzących licytację, zanim się ona rozpoczęła. Umawialiśmy się z nim i on ogłaszał cenę tej szafy, mówiąc od razu, że szafa została sprzedana. W ten sposób właśnie kupowaliśmy sami dekoracje. Jeśli chodzi o przedstawienie Iwony, to również panuje tam taki klimat, można powiedzieć, rytualny. Postaci są takie niepokojące. Kiedy się śledzi przebieg akcji, czuje się, że coś się ma wydarzyć, ale się w końcu wydarza coś zupełnie innego. Są bardzo aktorzy są, znaczy postaci są bardzo zróżnicowane. Trzeba też powiedzieć, że szaleństwo Iwony jest wspaniałą okazją właśnie do różnych interpretacji. I ja właśnie podkreślałem rolę tych postaci, nawet tych, które w samej sztuce mają takie mniejsze znaczenie, ale nie pozwalałem aktorom wejść do loży i czekać, aż zostaną wywołani na scenę. Oni przez cały czas na tej scenie byli, na przykład wystawiali skądś głowę albo śpiewali, w związku z tym tworzyliśmy naprawdę taki zespół. Później Iwona została wystawiona w Teatrze de l'Odéon w Paryżu, w teatrze Jeana-Louisa Barrault, który właśnie usłyszał o tym przedstawieniu i ponieważ miał taką lukę akurat w repertuarze, więc nas zaprosił, wystawiliśmy Iwonę w Teatrze de l'Odéon 10-12 razy, odniosła olbrzymi sukces. Czy jeszcze jakieś pytania do pana Lewelga? Bardzo proszę. Oglądając ten spektakl i słuchając pana wyjaśnień, bardzo szybko kojarzy się to, co się widzi, o czym pan mówi, z teatrem właśnie Kantora, którego Gombrowicz odrzucił jako potencjalnego realizatora. Chciałam się dowiedzieć, czy niewątpliwie nośnikiem tej estetyki kantorowsko-czakowsko-polskiej z tej epoki jest Krystyna Zachwatowicz, jak się stało, że państwo zaczęli współpracować? J'ai rencontré Christina à l'université du théâtre des Nations. Oui. Na uczelni, uczelni teatralnej w Paryżu. Et elle était, comme moi, comme beaucoup d'autres, suivait les spectacles du théâtre des Nations, qui à cette époque était très, très, très attrayant, parce qu'il y avait les meilleures troupes. Allemande, européenne en général, et même africaine, et les théâtres chinois, etc. Il y a eu beaucoup. Et ensuite, on avait beaucoup de discussions avec les responsables, les metteurs en scène, les artistes qui avaient participé à ces spectacles. Donc c'était très, très attrayant. Oui. Et dans cette... dans cette école, dans ces cours, je ne sais pas comment l'appeler, il y avait aussi un travail qu'on devait fournir. Et j'avais choisi une pièce de Ionesco pour faire, qui s'appelle Les tableaux, et que c'est joué très peu. C'est une pièce sur la métamorphose. Et il y a une scène très intéressante dans cette pièce où la vieille dame qui voudrait vendre un tableau qui et se transforme en une jeune fille extrêmement belle et attrayante. C'est comme un coup de théâtre qui n'a pas d'explication et que j'ai retrouvé aussi dans une autre pièce de Ionesco qui s'appelle Voyage chez les morts.
où le personnage est en train de chercher le tombeau de sa mère. Et on voit une vieille dame qui était morte, voilà, qui se balance sur une balançoire et tout d'un coup devient un personnage jeune et rayonnante, une chose vraiment lumineuse. Alors ça, j'ai monté beaucoup de Ionesco aussi par la suite. Hein, et j'étais ami de Ionesco parce que c'était un auteur qui me passionnait beaucoup. Et donc j'ai invité, Christine faisait partie des mêmes groupes, donc je lui parlais, on a trouvé des solutions très faciles parce que là il n'y avait pas d'argent, il n'y avait que des choses imaginatives, et voilà. Et là aussi on a eu un prix pour ce spectacle dans cette école, les tableaux des Ionesco. Je l'avais découvert et il était publié dans les cahiers de métaphysique parce que Ionesco était métaphysicien illustre. Donc il avait publié dans ses cahiers cet ouvrage, voilà, qui n'avait pas d'explication, je dirais, à cette chose. Je ne me souviens pas si les tableaux, on les vend ou pas, finalement, parce que tout autour d'un tableau qu'on peut pas interpréter, on ne sait pas bien qu'est-ce qu'il veut dire. Alors, donc, c'est drôle et un peu grinçant, et tout à coup, il y a cette espèce d'élan poétique et inattendu qui change complètement la situation. Et donc, Christina a travaillé aussi avec moi. Et moi, j'avais toujours beaucoup, et j'aimais beaucoup travailler avec elle. Poznałem Krystynę Zachwatowicz podczas tych kursów, można powiedzieć, przy Teatrze de Nation w Paryżu. Tam przyjeżdżały zespoły z całego świata, zespoły niemieckie, zespoły afrykańskie, chińskie. Czy to był rodzaj festiwalu, Teatr de Nation, Teatr Narodów. Rodzaj festiwalu, przy którym odbywały się takie... C'était le festival, mais les cours, parce que toute l'année. Le festival, c'était seulement deux mois, je crois. Oui, un rodzaj takich warsztatów teatralnych przy okazji festivalu. Qui était formé par un metteur en scène. Festivalu Narodów, plusieurs. Festiwal Teatru Narodów. I tam przyjeżdżały zespoły teatralne z całego świata, właśnie niemieckie, afrykańskie, chińskie, między innymi. I tam właśnie poznałem panią Krystynę Zachwatowicz. Ja wtedy wystawiałem taką sztukę Ioneski pod tytułem Le Tableau, obraz, to chyba nie ma polskiego, jest obraz, tak? Która opowiada o starszej pani chcącej sprzedać właśnie obraz. I jest ten motyw metamorfozy, ponieważ ta pani nagle zmienia się w młodą dziewczynę. Zresztą Ionesco napisał jeszcze jedną sztukę, Voyage chez les morts, czyli Podróż w krainę umarłych, gdzie również jest motyw takiej metamorfozy. Jest to bohater szuka grobu swojej matki i widać starszą panią huśtającą się na huśtawce, która nagle również zamienia się w młodą dziewczynę. Trzeba powiedzieć, że właśnie fascynujący był ta siła tej przemiany, a myśmy wystawiali te sztuki zupełnie bez żadnych pieniędzy, w związku z tym była tutaj potrzebna wyobraźnia. Jeśli chodzi o tę sztukę Ioneski, to Ionesco opublikował jej w takich zeszytach metafizycznych, ponieważ Ionesco właśnie był wielkim i znanym metafizykiem, a ja ze swojej strony cenię sobie bardzo współpracę z panią Zachwatowicz. Skoro tu już pada wielokrotnie nazwisko pani Krystyny Zachwatowicz i słusznie, to tak nawiasowo chciałem tylko państwu przypomnieć, że wtedy, kiedy zaczęła współpracować z panem Lavellim, jako scenografka stawiała pierwsze kroki w tym zawodzie, ponieważ wtedy zasadniczo była najbardziej znana jako artystka piwnica pod Baranami w Krakowie, gdzie, jak pamiętamy, zaśpiewała niezapomnianą piosenkę Taka głupia to ja już nie jestem, może głupia, ale taka to już nie. A potem została wielką scenografką. Czy jeszcze jakieś sprawy i kwestie do pana Lavellego ze strony państwa by się znalazły? Bardzo proszę, pani minister.
Est-ce qu'après avoir visité ces musées, vous avez découvert une autre facette de Gombrowicz que vous ne connaissiez pas? Et est-ce que cela peut-être vous servir d'inspiration pour le montage d'une autre œuvre de Gombrowicz? Chciałam zapytać, czy po odwiedzeniu tego muzeum nie odkrył pan przypadkiem jakiejś innej twarzy Gombrowicza, która może zainspiruje pana do kolejnych spektakli tego autora? J'ai trouvé ce musée, cette maison aussi consacrée à Gombrowicz, une idée formidable. D'abord, je trouve ça très émouvant et je ne sais pas, je n'ai pas eu un lien avec Gombrowicz de nature à dire j'ai été ému de cette rencontre. Sauf une fois, oui. Mais en général, il m'a semblé qu'il était un homme qui était difficile, difficile d'approche, à une personne qui était très méfiante, presque comme un paysan, je dirais. Malgré son allure, sa beauté, parce que j'ai trouvé que c'était un très bel homme. Mais il y avait quelque chose de lui qui se méfiait de tout. Il n'avait pas confiance. Normalement, il n'avait pas quelqu'un qui venait qui avait confiance. Alors c'est pour ça, entre autres, que quand il m'a dit, je l'ai connu, je l'ai vu venir, et il était, on s'est donné rendez-vous, je lui avais donné rendez-vous au Café de la Paix à Saint-Germain-des-Prés, en sachant que tout le monde connaît cet endroit, et lui aussi, d'ailleurs. Et je l'ai vu venir de loin, avec beaucoup de difficultés, et même en se tenant contre les murs. Je me suis aperçu qu'il était vraiment malade, qu'il n'était pas en très bonne forme. Et alors il m'a dit, je lui dis, mais pour la forme, cette fois-ci, je lui dis, si vous voulez voir une répétition, mais... Je ne sais pas, j'ai souhaité qu'ils disent non, évidemment. Non seulement parce que je ne savais pas ce qu'ils pouvaient dire, mais aussi parce qu'on travaillait dans des conditions qui n'étaient pas... c'était professionnel, mais on n'avait pas de grandes salles de répétition. C'était dans les mêmes endroits que je répétais. On me l'avait prêté, disons, l'université s'est réalisée, se faisait les cours, les rencontres, les discussions, dans le théâtre Sarah Bernhardt, qui est devenu par la suite le théâtre de la ville de Paris. Donc il y a beaucoup de places dans les hauts. Et alors, on me donnait parfois un endroit qui était la moitié de la salle du Récamier. Parfois, j'avais un endroit beaucoup plus grand. Et on me prêtait ça, parce que je n'avais pas l'argent pour le payer. Mais c'était très gentil. Et il ne demandait pas que je paye le... quoi que ce soit. Donc les acteurs aussi, ce n'était pas un endroit, je pouvais expliquer, ici il y a ceci, il y a cela, toi tu es habillé de cette manière, voilà. Je ne voulais pas non plus que les acteurs jouent les costumes, comme on dit, c'est-à-dire qu'on les met, une cape de curé, alors ils doublent les mains et ils font un curé. Non, je voulais que les curés soient joués s'il y avait un curé, qu'ils soient joués n'importe comment, sauf comme un curé, comme on parlait au cinéma. Alors, donc, j'ai joué un peu avec la situation qui changeait à tout moment. C'est pour ça que ces répétitions du mariage ont été très dures, très pénibles, parce qu'à chaque fois, il fallait trouver les meilleurs, la meilleure concentration dans un endroit qui n'avait pas ce qu'il fallait pour répéter. Donc c'était... j'ai eu une semaine, je crois, ou quatre jours pour le faire sur le plateau du théâtre Récamier, où les choses étaient différentes. Ce n'était pas du tout ce que vous voyez là, parce que ça, c'était fait à Berlin. Et à Berlin... on a découvert que c'était pour la télévision. Donc, c'est une vision des côtés de la pièce. Il n'y avait pas de profondeur. C'était comme une lame de plateau de, disons, 4 mètres, pas très profonde, sur 12. Et la pièce n'avait été pas montée de cette manière. Et il y avait dans cette version
deux ou trois acteurs, dont l'acteur principal aussi, Henri, qui était un auteur qui prenait la place de celui qui l'avait joué. C'était très difficile comme raccord et comme travail. Je crois que je ne l'ai jamais vu, cette chose, parce que je pensais que ce n'était pas le mariage que j'avais fait, effectivement. Alors donc, il y a quelques choses qui sont intéressantes, peut-être qu'on peut deviner un peu le maquillage, le costume, mais je ne sais pas si on peut lire la pièce à travers cette version. Voilà. Gombrowicz, que tu as vu arriver de loin et qui était... Oui, Gombrowicz, je l'ai vu venir et j'ai dit, cet homme est malade, mais vraiment malade. Alors, il y avait un côté un peu souffrant, quoi. Il m'a dit, je ne suis pas très bien et je suis asthmatique. Donc, je souffre beaucoup de ça. D'accord. Alors, il était un peu raide aussi. C'est-à-dire, il n'était pas très, très drôle, quoi. Dans ces cafés que nous avons pris dans cette rencontre. Par la suite, c'était mieux parce qu'il avait lu des critiques et il était assez surpris quelque part. Et puis, quand je le rencontrais chez Nadeau, l'éditeur, il m'a dit, alors c'est bien pour vous, si je vous dis que c'est génial votre pièce. Il m'a dit, c'est vous qui êtes génial. Ils ne disent pas que c'est moi, c'est vous qui êtes génial. Alors il m'a fait une petite scène comme ça. Et ça m'a touché, ça m'a plu. Il y avait quelque chose d'humain quand même. Ja muszę powiedzieć, że sam pomysł, sam zamysł tego muzeum, które jest takim domem, uważam, że jest to pomysł wspaniały, jest to pomysł bardzo wzruszający, ponieważ ja muszę podkreślić, że moje spotkania z Gombrowiczem właściwie nie były wzruszające, bo był to ktoś, kto był bardzo trudny w takich pierwszych kontaktach, był bardzo nieufny, można powiedzieć nawet, że miał w sobie taką nieufność wieśniaczą pomimo swojego wyglądu, bo przecież był to piękny mężczyzna, ale jedno właśnie z tych spotkań wspominam jako takie wzruszające, było to spotkanie na bulwarze Saint-Germain w Café de la Paix, tam się z nim umówiłem, uznawszy, że wszyscy tę kawiarnię znają, Gombrowicz też, i zobaczyłem jak nadchodzi, widziałem go już z daleka i widziałem jak bardzo jest słaby, bo idąc musiał się opierać ręką o mur, o ścianę. I kiedy już nadszedł, zapytałem się go bardziej tak pro forma, czy chciałby może zobaczyć próbę przedstawienia, chociaż miałem nadzieję, że powie nie, ponieważ muszę powiedzieć, że pracowaliśmy w bardzo ciężkich warunkach, oczywiście pracowaliśmy w sposób profesjonalny, ale mieliśmy małą bardzo salę, sala, która stanowiła połowę właściwie sceny w Teatrze Récamier, a ja chciałem, żeby aktorzy grali swoje postaci, nie chciałem, żeby grali kostiumy, chciałem, żeby ksiądz grał księdza, nie chciałem, żeby ksiądz był po prostu ubrany w kostium księdza, tak jak to się widzi w scenie. Muszę też powiedzieć, że tutaj to przedstawienie, które widzę, to było przedstawienie nagrywane na potrzeby telewizji, scena była bardzo płytka, miała 4 metry na 12 metrów i teraz jak na nie patrzę, nawet nie mam wrażenia, że to rzeczywiście ja to przedstawienie zrobiłem tutaj. No poznaję oczywiście pewne elementy, takie jak makijaż na przykład, ale jest to jednak troszeczkę coś innego. Wracając do Gombrowicza, kiedy widziałem właśnie jak idzie, był już bardzo chory, widać było, że cierpi. Powiedział mi to zresztą właśnie, był taki sztywny, powiedział mi, że cierpi z powodu astmy. Po jakimś czasie spotkałem go ponownie, już wtedy czytał krytyki, czytał recenzje dotyczące przedstawienia Ślubu i zapytałem się go, co sądzi, mówię, no widział pan te opinie, te recenzje, mówią, że to było genialne. Gombrowicz poklepał mnie po ramieniu i powiedział, ale oni piszą, że to pan jest genialny, nie ja.